Czekajcie, okradli mnie z 40k? 40k to jest dużo pieniędzy, ty, co jest? No dobra. Dzisiejszy film jest troszeczkę inny niż wszystkie, dlatego nie ma tutaj żadnego progu łapek, ani subów i tak dalej, nieważne co się stanie, i tak film leci jutro. Aczkolwiek jest to film edukacyjny, dlatego chciałbym, żebyście obejrzeli go w 100% do końca, ponieważ będę tutaj razem z WGZ-em mówił naprawdę bardzo ważne rzeczy. WGZ-em! Moi drodzy, zostałem okradziony na ponad 40 tysięcy złotych w skinach do CS-a. Miało to miejsce jakiś miesiąc temu, w sumie ukrywałem to trochę przed wami, nie chciałem o tym mówić, ponieważ było mi bardzo głupio, w sensie to po prostu zostałem oskamowany jak największy debil. Dlaczego ludzie do ciebie mówią WGZ, kiedy to ewidentnie na początku, co jest na twoim niku, to V? Jest mi dalej z tego powodu turbo głupio, ale stwierdziłem, że wykorzystam po prostu WGZ, by the way, siebie jako idealny przykład, jak wy musicie chronić swoje konta. Dlatego ten film będzie składał się z dwóch części. Pierwsza to będzie historia, której opowiem wam, jak do tego doszło, a w drugiej części po prostu będzie WGZ, ponieważ WGZ się na tym bardzo dobrze zna. Wytłumaczę wam, jak w najlepszy sposób chronić swoje konta, żeby nigdy w życiu wam się taka sytuacja nie przydarzyła. Nawet jeżeli nie macie 40 tysięcy, nawet jeżeli macie, nie wiem, 20 zł w tych skinach, to i tak nie ma co dawać pieniędzy z kamerą, skiny? Dlatego proszę wszystkich tutaj o obejrzenie tego filmu do końca, zwłaszcza tej drugiej części, kiedy będzie mówił WGZ, no dobra. I zaczynamy. Generalnie cała sytuacja miała miejsce, nie, no nie śmieję się, tak jak mówiłem, około miesiąc temu. Nie wiem, czy pamiętacie taki film na moim kanale, w którym wydropiłem z nowej skrzynki, która kosztowała wtedy 50 zł, rękawiczki za ponad 6 tysięcy złotych. I generalnie w tamtym momencie, tydzień po wydropieniu tych rękawiczek, chciałem sobie wejść i zobaczyć, za ile mogę je sprzedać, ewentualnie za ile mogę je wymienić, ponieważ nie podobały mi się te rękawiczki, nie pasowały mi po prostu deku, więc stwierdziłem, dobra, wymienię je sobie. No i generalnie jest kilka takich stron w internecie, gdzie możecie sobie wymieniać. Nie jest to żadna reklama, nic z tych rzeczy, po prostu muszę wam to powiedzieć, żeby być jak najbardziej kliniczny filmem, jak do tego doszło. Generalnie sytuacja wyglądała tak, że chciałem wejść na stronę, która nazywa się cs.money. Pisałem sobie wszystko na chillu w Google, no i totalnie nie zwracając uwagi na to, że zamiast cs.money pisałem cs.myonyvee. Kliknąłem w pierwszy link, który wyskoczył, który okazał się po prostu 1:1 deepfake'iem całej strony, a był po prostu pozycjonowany wyżej przez to, że Google AdWords jest tak że nikt nie filtruje tego, co oni tak naprawdę polecają, no, i tak naprawdę nawet jeżeli są takie skamerskie strony, no to mogą sobie kupić po prostu reklamę w AdWordsie, no i automatycznie wtedy wybija wam to tak jakby wyszukiwanie do góry. To jest moim zdaniem niesamowicie ch**owe i naprawdę nie wiem, dlaczego Google dalej nic z tym nie robi, bo jest to niesamowite. A on reklamę dostał, okej. A do reklamy w Google to jest absurd. Ja raz kliknąłem na film Jacoba i miałem jakiś skam z darmowymi widolcami. Zaloguj się na tą stronę swoim kontem i odwiedź 100 tysięcy widolców. Witam po prostu, ale nie w tym rzecz. Generalnie widzowie, cała sytuacja wyglądała tak, że po prostu... I patrzcie, czat, i mówi się, nie wchodź na lewe strony, nie? A to, kurde, poleca YouTube. No to chyba nie za bardzo lewa strona, nie? Już, wiecie, w sensie, wiadomo, że my, jak siedzimy w internecie często, no to raczej ogarniamy, że no, raczej nikt nie da 100 tysięcy widolców za darmo, ale na YouTubie ktoś ci mówi, że ktoś ci da, no to chyba YouTube by nie przepuścił skamu, nie? Nie? Chciałem to cs.monwej i totalnie nic nie widząc wszedłem po prostu na tą stronę. Też musicie mi wybaczyć, ponieważ w tamtym momencie, kiedy ja to robiłem, to w ogóle nie była dla mnie ważna czynność. I ja wtedy też nie do końca pamiętam, co ja zrobiłem. Wiem na pewno, że się zalogowałem i chyba w tamtym momencie, ale nie jestem pewny. Mogę się mylić, ponieważ tak jak mówię, to był po pierwsze miesiąc temu, a po drugie wiecie, w momencie, kiedy wykonujecie jakąś manualną czynność, która tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia jak zalogowanie się, to nie zwracacie na to w ogóle uwagi. W sensie nie ma to dla was w ogóle jakiejś wartości emocjonalnej. Często po prostu znika mi pamięć o tym czymś. No i pamiętam... Chat. Diables, jak wygrał te skiny z Kidropa, to chłop dosłownie jakby myślał, czy na noc nie zabarykadować drzwi. Kamilu, bo mu ktoś wejdzie. Że to w GZ mówią WGZ, a na Widolce mówisz Widolce 4 heat. No nie. Bo V-dolce to nie W-dolce. Możesz mówić Widolce, angielskie V, albo polskie V-dolce. A oni do niego mówią, to jest jakby mówili WGZ albo VGZ, no to jest dalej V, a oni mówią WGZ. To jest po prostu misklik. Chyba zalogowałem, próbowałem się zalogować i w tamtym momencie tak jakby waliło mi stronę, no i myślałem, no że nie? Ty, coś się chyba zrąbało, no i po prostu potem znowu wpisałem CS Money w Google, no i zalogowałem się po prostu jeszcze raz, tym razem na poprawną stronę. Niczego będąc nieświadomym, co się wydarzyło, zacząłem po prostu przeglądać skiny na tej stronie, co mogę sobie za to kupić, pamiętam, że chciałem sobie za te rękawiczki kupić jakiegoś Battlefly Knife'a wtedy, też trafiło to akurat na okres po turnieju streamerów, ponieważ my generalnie graliśmy turniej, nie wiem, czy ktoś kojarzy.
że na Twitchu był taki turniej streamerów. Pamiętam, przegrali jeden mecz 0-16. Wystawialiśmy skład, no i też trenowaliśmy i tak dalej. My wtedy graliśmy całkiem dużo w tego CS-a, aczkolwiek później przyszedł czas na to, że ja praktycznie w tego CS-a przestałem. Mogę się śmiać z Nexe, bo Nexe to jest taka szmata. On już na Messengerze o 4 pisze, że jest emergency i wkleja mi TikToka i jest TikTok z jednym lajkiem. I jest jakiś napis Evron królem, Evron panem, zawsze będę jego fanem. I ja wtedy mówię, co ty szmato mi linkujesz? Nie wiem, chłop jest naprawdę powykręcany, więc mogę się teraz z niego śmiać na spokojnie. Chciałem grać, po prostu już mi się odechciało. Stwierdziłem, że robię sobie... Znaczy w sumie nic nie stwierdziłem, po prostu jak ktoś mnie zapraszał na CS-a, to mówiłem, nie chce mi się. No i generalnie dwa tygodnie po całej sytuacji z tym zalogowaniem pisze do mnie WGZ, czy nie chce mu pożyczyć mojej Dragon Lorki, którą dostałem od Diablesa, bo on grał wtedy jakiś turniej. Też pożyczyłem Dragon Lorkę. Nie miałem czego mieć, żeby się hehe prezentować. No ja powiedziałem, że nie, no spoko, ja tak nie gram, to mogę ci dać bez problemu. No i pamiętam, że wchodzę na moje konto wtedy i patrzę, że mam czyste EQ. No i wtedy się zdziwiłem, sprawdziłem, o co tam tak naprawdę chodzi i zobaczyłem, że jakiś tydzień wcześniej, to było tydzień wcześniej, ktoś po prostu wywalił sobie wszystkie skiny na jakieś inne konta. I co w sumie najgorsze w tym wszystkim, on w momencie, kiedy wywalał mi te skiny z ekwipunku, ustawił cały mój profil Steam tak jakby na prywatny, przez co widzowie nie mieli wglądu do tego profilu, przez co tak naprawdę nikt się nie zorientował, ponieważ jeżeli ja się zorientowałem, że nic mi nie przyszło, że moje skiny zginęły, a ja nie dostałem żadnego potwierdzenia na Steamie, że coś takiego miało miejsce. Nie mam pojęcia, jak się to wydarzyło, nie wiem, jak to działa. Jeżeli jest tu jakaś osoba, która się na tym jakoś bardziej zna, to możecie napisać w komentarzu, przypnę tą wiadomość wtedy. Po prostu nic. Zginęły mi skiny, ja żadnego powiadomienia na Steamie, że jakaś trade oferta przeszła, nie dostałem. No i się tak złożyło, że z mojego konta zniknęło prawie, albo chyba ponad, nie pamiętam ile to było dokładnie, ale coś około 40 tysięcy złotych. Ty, a to też jest insane, bo patrz, patera czat. Przecież w teorii, nawet jeżeli zalogujesz się na złej stronie, która wysyła trade offer, no nie, to przecież powinno ci przyjść powiadomienie na telefon, że czy na pewno chcesz wysłać te skiny do jakiegoś typa? A on nie dostał takiego powiadomienia, nie? Z hakiem 2000 w dół, 2000 w górę. No i dałem się p***ać, widzowie, tak w skrócie. I nie będę kłamał, że jestem z tego powodu tylko i wyłącznie zły na siebie. Jestem... On akradnie API-ki, a przez niego można akceptować. Zły, że dałem się skamować. No i po prostu jestem debilem w skrócie, że coś takiego miało miejsce. No ale chcę po prostu, żeby mój przykład mógł służyć ogólnemu dobru. Ktoś zmienił Steamguarda, okej. I żebyście po prostu już nigdy w życiu nie stracili pieniędzy na czymś takim, dlatego błagam was. Ja w tym momencie oddaję głos WGZ-owi, a wy sobie zobaczcie, jak powinniście zabezpieczyć swój profil Steam przed czymkolwiek, nawet jeżeli nie macie tam jakichś potężnych wartości w skinach czy coś. Nawet jeżeli macie tam jakiś 30 zł, widzowie, to i tak warto to zrobić, ponieważ nigdy nie wiadomo. No ja nigdy nie sądziłem, że dam się nabrać na coś takiego. Co ciekawe, jeszcze tam chyba dwa tygodnie wcześniej Young Mickey miał dosłownie taką samą sytuację, tylko że on został skamowany na chyba tam 3000 teraz do mikrofonu złotych, idziesz. Takiego, a ja zostałem skamowany na 40. To będzie siema. No i po prostu bardzo mi zależy, żebyście obejrzeli dalszą część tego materiału, żeby po prostu nie dawać takim śmieciom zarabiać na życie, bo to jest po prostu No i to ja, tak jak mówię, jestem zły tylko i wyłącznie na siebie i no jest jak jest. Także oddaję głos do WGZ-a i zabezpieczcie swoje konto Steam, proszę. Także jeżeli chcecie mieć 100% pewność zabezpieczenia waszego konta Steam, pierwsze co musicie zrobić, to zarejestrować swój własny Steam APK. Aby to zrobić, wchodzicie w link, który właśnie wam się wyświetla na ekranie i będziecie mieli tutaj widoczne okno, w którym możecie wpisać nazwę swojej domeny. Ustawiacie ją i generujecie swój APK. Będzie on odpowiedzialny głównie właśnie za wasze logowania i między innymi za dostęp do różnych stron. Drugą bardzo ważną rzeczą jest założenie trybu rodzinnego na wasze konto Steam. Możecie to zrobić wchodząc w ustawienia, wchodzicie w zakładkę rodzinne i dajecie zarządzaj trybem rodzinnym. Mm-hmm. Tryb rodzinny jest m.in. odpowiedzialny za wasz ekwipunek, czyli mając włączony tryb rodzinny po prostu będziecie w stanie kontrolować wszystkie przychodzące i wychodzące oferty wymiany. Jeżeli będzie on włączony, nie będziecie w stanie akceptować żadnych ofert wymiany. Także wasze konto wtedy będzie na pewno zabezpieczone przed skamerskimi próbami wymian i będziecie mieli pewność, że nic wam nie zginie. Będziecie bezpieczni. Jeżeli mieliście styczność ze skamerskimi stronami. Ty, bez kitu, csmony.com, reklama. Swapskins.com, csmoney. Nie, no nie mogę. Możecie im uniemożliwić skam, resetując wasz APK oraz deautoryzując wszystkie inne urządzenia. Oprócz tego pamiętajcie, aby zresetować hasło do waszego konta Steam. Ale będziecie Bolek Nowak. Pewność, że nic wam przepraszam, że przerywam, ale jak wam się podoba nowy YouTube?
Pogląd. Bo jak kliknąłbym w tego im góra, ale jak ma mi wyskoczyć jakaś możecie wiedźma... Możecie poznać po tym, że one mają zazwyczaj inny link URL, jeżeli znane wam już dotąd strony. Podobnie, jeżeli próbujecie się zalogować na takowe strony, będą was one wtedy przenosiły do strony logowania. Mm-hmm. Dlatego nigdy pod żadnym pozorem wtedy nie logujecie się do nich. Prawdziwe strony, za każdym razem, gdy się do nich logujecie, i będą wam kazały wpisywać swoje dane. Automatycznie będzie wam się wyświetlało wasze konto. Będziecie musieli kliknąć tylko zaloguj, aby uzyskać dostęp do strony. Wtedy będziecie mieli pewne, że strona jest prawdziwa i na pewno nie padniecie ofiarą skamu. Także pamiętajcie, żeby zawsze trzymać się tych kroków. Dzięki WGZ! W ten sposób nigdy nie zostaniecie oskamowani. PogChamp, dzięki WGZ. Dzięki.